nie? Jak mam 10, to 5 fabryk do na gany, 5 na artylerię. Na razie tam olewam tą żandarmerię, ale tak ogólnie. No. Się pytam, czy warto, czy nie warto. No, bo tu masz, bo jak wejdziesz w swoją flagę, to masz tereny okupowane pod tym, nie? Pod swoim tym portretem. Dajesz tereny okupowane i tu jest na górze szablon, który będą wykorzystywać na tych terenach, nie? Szablon dywizji. No, pani Maju. Ja też daję, jest zarządzanie terytoriami, jest nadzór cywilny, nie? Mhm. Ja daję zawsze na lokalną policję, bo to jest najlepsze. Kiedyś czytałem o tym. Plusy do minusów ma najlepsze. Lokalna policja. Możesz ich tam ostro wykorzystywać, nie? Ale będą się rzucać w tym. Wysokie normy są najlepsze, ale będą się buntować jak cholera. A jeszcze w tak trudnych terenach ja w ogóle nie mam ani jednej linii kolejowej. Ty mam, zajebiście. A nie, nie zbudowali jeszcze. O, w planach. 18 fabryk cywilnych. Ile mam w ogóle okrętów? Floty 18. Da się jakoś zrobować wszystkie statki, jakie mam? Tak. Znowu muszę z pamięci, bo nie mam. Ogólnie wszystkie twoje floty też jak prawy górny róg jest marynarka, nie? Ja właśnie tam kliknąłem i piszę floty 18, ale mam różne kilka klas statków, co nie? Ogólnie mam 48 podwodnych, 94 niszczycieli, ale chciałbym, żeby to mi to dało ogólnie bez tego, co nie? Bez podziałów. To właśnie się musisz pobawić, kurde, bo jak je zaznaczysz, ale to też do dowódcy możesz przydzielić. I tam w tych rozkazach będzie coś takiego, że złącz floty na przykład, będzie coś takiego. Właśnie, czy ja nie zrobiłem dowódcy dla... To czas jest. Jak tam Tybet już się zajął? O kurde. Jeszcze nie. Jeszcze. Zaraz. Gdzie jest? Gdzieś na... W dupie. To się rozwiniało, jest Azja Środkowa, Himalaje, Birma nawet się pojawiła. Wschodnie Chiny, zachodnie Chiny? Ty to zapomnij o takim kraju. A dobra, bo ja miałem marynarkę włączoną. Tak. To w ogóle co innego się wyświetla. Tak. Ja pierdzielę. Już myślałem, że na 5 minut tylko spuściłem wzrok i kurwa pół świata się zmieniło. Czym w ogóle jest doktryna lądowa? Koszt doktryny lądowej, morskiej i tak dalej. A, no to jest jak wejdziesz w ten korpus oficerski, nie? To masz dowództwo armii tam, no i masz lądowa, morska i lotnicza, tutaj te doktryny, że tam gdzie widziałeś tego Sowieta, nie, co biegnie, zmasowany atak, no. O, bo ja teoretyków mam, którzy dają mi to tylko bonusy. Tylko, że to, żeby researchować, to trzeba tych doświadczenia. No, ja mam doświadczenie, bo mam tych najwyższe dowództwa, co mi tam robią, to co nie. A właśnie, zapomniałem o tym. Do armii. Czy to warto przydzielać na samym początku? To... A teoretyk marynarki dam sobie. O, Xinjiang chce nieakryt. Dam na atak armii. Będę prowadził bardzo agresywną politykę. Spróbuję was zniszczyć. O! Oj! O Boże! Wymknęło mi się. O Boże. Ale najpierw, no... Znaczy to zniszczyć. Xin to ja nawet nie biorę pod uwagę. Dam mu żyć temu komuniście. Niech se tam rozstrzeliwuje ludzi biednych, chłopów wyciąga z domów gdzieś zlepianek z gówna, gdzieś na środku pola. Powiedział ten, co sam krzyje w gównie. No rzeczywiście, bo nie mam nawet kurde pociągu, nie wiedzą, co jest. Już wiedzą. A czekaj, bo on, jego jest ten, ma wojnę, to ja mogę wysłać jakieś, wyślij ochotników. Ty normalnie możesz? Czekaj. O, wyślę mu. O, świetnie. Możesz, ja nie mogę, bo ja jestem, kurde. Aj dobrze, to tyle. Przekracza dozwolony limit. A właśnie, bo tam masz napisane, ile dywizji możesz wysłać. Ile? Trzy? To nie mogę. Ten limit jakiś osiągnięty, nie wiem o co chodzi. Jaki mam limit? Pewnie tam pisze, jest napisane, że... Trzy. Ja mam samych takich wysokich. Trzeba ja stworzę na prędkości jakieś małe gówno. O właśnie, dokładnie, musisz stworzyć, nie? Stwórz sobie osobną armię tam. Trzy dywizje, czy ile tam... Możesz, nie? A ty chłopie tutaj zostań, ty nie idziesz. Ty Kiedy mi się kończy ten pakt o nieagresji z Japonią? Ja pierdzielę. Ty, a ja nie wiem, czy
jak wysyłam ochotników, to nie muszę mieć ten, żeby żołnierze mogli przychodzić przez kraje? A nie musisz mieć. Oni jakby, wiesz, starają się. Znikają telewizję. Tak, no, czy to lotnictwem, czy cholera wie. Cywilnymi z tymi, nie? Czekaj, bo ojej, bo oni mi podlegają pod tego. To nie, to wy musicie się cofnąć. O, słyszę tego, diabła. No, on przez sen tak robi. Ja. Jakby ucieka przez sen. Urocze. No. Diabł. Ja. Dante, no. O, dobra, i teraz sin. Dokonaj przewrotu. Co? O, dobra. Wysłałem. Co prawda nie trzech, ale chociaż dwóch mu wysłałem. I oni teraz są w drodze, pewnie jak przyjdą, to możesz nimi dowodzić, nie? A przyda mu się wsparcie. Stoją w miejscu. Nie wiem, to musi to zaakceptować? Aha. O. No i mi się teleportowali. Ty, a powiedz mi, Kamil, ty tam mistrzuniu Polski, jak mam te cele narodowe, to tam na dole mam te takie żaróweczki zielone, co mi się po każdym celu tak uzupełniają. Tak, nie? No, tak. I co, jak dojdę do końca, to już więcej nie mogę robić celów, czy o co chodzi? Nie, wszystko możesz robić. Chodzi o to, że jeszcze jak dojdziesz do końca, to będziesz mógł tutaj z tych korzystać w tej tabelce, nie? O to chodzi. Tak, że na przykład, no bo często już zrobisz wszystko właściwie, już nie chcesz nic robić, nie? No, bo ja myślałem, że jest limit po prostu tych celów. No, nie, robisz ile chcesz, ale często już, kurde, no nie ma w co iść, nie? Że wszystko już ogarnąłeś i wtedy sobie dajesz na przykład tam w produkcję okrętów i wtedy masz te premie plus 20%, kurde, wydajność stoczni, nie? Albo w cokolwiek, nie? Jednostki dotarły też sinu. Normalnie nimi kieruję. Tak, no tak. I dobrze, bo temu NKWD-ście zaraz by ich rozstrzelał. Mam to tutaj. I linia ofensywna na Lhasa. Pewnie zginą, ale chuj tam. Liczy się przygoda. No. Tak szczerze mówiąc, to licząc samouszka, to jest moja pierwsza walka. No to zajebiście. Szkoda, że tylko dwie dywizje, tak? No maksymalnie trzy mogłem, ale miałem dwie tak jakby wolne. Wiesz, kurwa, mam pełno wysepek, z nich mogłem sobie pobrać. Zapomniałem o tym. Tutaj są ciężkie walki w tym terenie, to będzie długie i bolesne. To nie Europa, w Europie jest wszystko o wiele szybciej, nie? Na pełnej. Przestarzały sprzęt, zanim trafią czymś. Rzucają kamieniami. O kurwa, mam 1700 artylerii w magazynie. Incydent na moście Marco Polo. O, grubo się tam u ciebie zaczyna. No tak. To jest ten cel narodowy. Aha, no. Ale to będę mieć dzięki temu bonus do, żeby wywołać wojnę Chinom. Właśnie, no. Zaraz jak się zacznie tylko z Chinami, to już będzie na gorąco. Tybecie, kurde, ciężko widzę chyba. No, bo górzysto tam. Jednostki tam z głodu zdychają. Jak te moje jednostki? Kurwa, żyją jeszcze. Za wyposażenie na osłach przychodzi. O, ale ciężko mają. Już im poważne braki zaopatrzenia. Ale linia frontu, na której są moi żołnierze, to wygrywa. Cieszy mnie to. Przejebią, to mają popełnić rytualne sudoku. Sudoku. Kurczę, w sumie kusi mnie, żeby już zaatakować te Chiny, bo oni się napierdzielają z tymi komunistycznymi Chinami i sobie to ciężko im idzie. No tak. Bo tam linie frontu w ogóle się nie przesuwają. No tak, ciężko tam idzie. O ile to nie jest jakiś, kurde, że bitwa na granicy, coś takiego, jakieś specjalne wydarzenie. No to właśnie tak to się nazywa. A tak, to ja nie wiem, czy oni, kurde, właśnie tylko na granicy nie biją się jakby. A, wojna okopowa. No, taka właśnie, no, ale tak jak na tym moście, nie, że... Krytki ZW? Rzuci kamień i pójdzie dalej. Zaraz będę mógł moje dywizje zrobić takie, jak planuję. I już jestem. Mhm. Kurwa, co jest? Wygrywaliśmy linię frontu i nagle się spauzowało. Czym się... A, dobra, piszę. Bombowce taktyczne... O Jezu, te Włochy zgłaszają... Incydent na moście Marco Polo. Chińskie władze oświadczyły, że japońskie prowokacje posunęły się za daleko. Nasze wnioski o odszkodowania zostały odrzucone, a według różnych doniesień z Szanghaju doszło do ataków na japońskich obywateli. Wreszcie mamy pretekst, żeby rozprawić się z Chinami.
O. Nie. I co ty na to? No ja teraz robię... A czemu? A. Teraz mogę powiedzieć wojnę ogólnie. No właśnie. Twoja pierwsza pełnoskalowa operacja. Ja nie wiem, czy ten incydent na moście Marco Polo to nie właśnie nie te wydarzenia z filmu 800. Właśnie tak, bo tu jest... Ale tu jest Pekin, nie? I to właśnie był, właśnie nie pamiętam, jaki to był okres między II wojna światowa, bo tam, no tak, II wojna światowa, bo tam ogólnie ta dywizja, co się broniła w tym magazynie, miała wyposażenie niemieckie. No. Normalnie mieli te Hauery niemieckie i nawet parę MG-42. A tak, sławne. O, już my pokażemy tym Chińczykom, to taki mam przycisk. Ja im pokażę. Ale najpierw modernizacja myśliwców. Nie, dobra, już sobie wojska przesunę. O kurwa, 19 dywizji na granicy ze mną. Oni mają? No. Pytanie, jakich? Pauzę na chwilę muszę dać. A dobra. Za dużo się... Ja dam na 3 prędkość, jak już będzie po nim. A ty już masz wojnę z nimi? Jeszcze nie, ale kurwa, ile ma... Nagle rzeczy pierdyli, to badania, to doktryny, to inne dupery. Wszystko teraz mi teraz wyjebało. O, ja mam idealnie, żeby sobie szablon dywizji zrobić. Ten wymarzony. No to teraz na dużo dywizji mnie nie stać, ale te co będą, to będzie elita. Potencjalne cele wojskowe. Czemu Jiangxi, a nie Chiny? A nie, Chiny też, dobra. Mogę wypowiedzieć im wojnę. No i super. Ale to nie. Najpierw przesunę jednostki. Bo będę w dupie. Tutaj. Dobra, wojska z Manchuroko wycofam. Już włączać czas? Możesz włączyć. Linia ofensywna. Gdzie? Co jest stolicą? Ten Nanking? Tak, no. Cyk. Zaraz zrobię im Hiroshima i Nagasaki. Właśnie. Flotę moją przyniosę. No, żeby dupę. A, dobra. O kurwa, widzę, oni też się nie patyczkują. Coraz większe wojska na granicę idą. No to będzie poważna wojna pełnoskalowa. Z symetrycznym przeciwnikiem. Ale na szczęście klika, kurwa, od dupy wejdzie. Nie wiadomo. Nie no, wejdzie od dupy. Za bardzo kusi. Ten widok za bardzo kusi. O, widzę, że w Tybecie jest sytuacja bez zmian. Tam przez najbliższe 5 lat będzie ten bez zmian. NKWD. Najpierw siebie muszą tam rozstrzelać. Ty się nie boi. Panuje tu taktyczne ataki z jakimi. To radca polityczny, co oni robią? Komunistyczne rewolucje. Poparcie dla komunistów. Kuchenne rewolucje. Komunistyczne. Pracuj. No co jest? O kurde. Książę terroru. Nierdzenne zasoby ludzkie. Skuteczność obcej działalności wywrotowej. Uszkodzenia zadane garnie. A ty dalej masz, bo uważaj, bo może ci zniknąć cel ten wojenny, nie? Tam masz napisane przez ile jeszcze chyba będziesz mógł. Ale to dobra, ja się nie pierdolę. Zaraz atakuję. Rozwoje czołgów nie. A czekaj, bo ja mogę... Ja tu patrzyłem. Projektant wyposażenia? Tak, i Nissana mogę. Będę robić GTR-y. Dojedziesz do Nankinu. Jeszcze Zdrowie, drift. Możesz robić też desanty od morza, nie? Ale to tak. Tak,